Państwa ze studia Africa Point. Africa Point jako nazwa miejsca, ale też nazwa całego cyklu, którym zamierzamy Państwa raczyć do końca roku 2020 przynajmniej. Będziemy w tym programie bawić się Afryką. Myślę, że sytuacja obecna jest na tyle niedogadzająca nikomu z nas, że taka odtrutka przyda się, myślę, Wam, ale robimy to, przyznam, trochę też dla siebie. A nie ukrywam, że jest mnóstwo tematów niedotykanych i niezwykle interesujących. I wreszcie jest czas, aby się za nie zabrać i troszkę sobie je poobracać i obejrzeć z różnych stron. Henryk Sienkiewicz był w Afryce 2 miesiące. Z ciepłą wodą w kranie na terytorium Afryki. Obaj byli w Afryce, obaj Afrykę opisywali dla ówczesnych gazet. To nie ma porównania, bo te dwie podróże, o których Sergiusz mówi, ich się nawet nie da tymi samymi kategoriami pomierzyć. Gdy mówimy o polskiej polityce, to często używa się takiego porównania, że rządzą nią dwie trumny, Dmowskiego i Piłsudskiego, czyli podejście narodowe i takie PPS-owskie, państwowo-twórcze. A jeżeli mówimy o Afryce, to nasze polskie podejście jest zbudowane na dwóch wielkich podróżnikach i pisarzach. Pierwszy to oczywiście Henryk Sienkiewicz. Jego W pustyni i w puszczy to jest dzieło, na którym prawie wszyscy Polacy się wychowali, ale też językiem Sienkiewicza mówimy, myślimy o Afryce. Jakie to ma konsekwencje? O tym będziemy dzisiaj z Dominikiem rozmawiać. A drugie podejście to jest podejście Kazimierza Nowaka, czyli podróżnika i również też dziennikarza, tak samo jak Henryk Sienkiewicz. Henryk Sienkiewicz był w Afryce w 1890 roku, a Kazimierz Nowak na początku lat 30. 40 lat różnicy, ale też i kompletnie inne podejście. Można byłoby się pokusić o takie porównanie, że to jest trochę tak jak podróżnik, który jedzie na wycieczkę all inclusive na 2 tygodnie, albo podróżnik, który spędza w Afryce 5 lat. No i co ja mam zrobić z tym Sienkiewiczem? Nie wiem za bardzo, bo oczywiście, że dobrze, że był w Afryce. To fajnie, przejechał się na wycieczkę i mógł więcej później z tego wycisnąć. Chociaż siedział w hotelach i nie za bardzo mu się jakoś chciało tą Afrykę doświadczyć. Kto jest tak naprawdę ojcem naszego języka o Afryce? Dlatego, że ten, kto ma język, ten ma również władzę nad naszymi myślami, nad tym, w jaki sposób o Afryce myślimy. Henryk Sienkiewicz czy Kazimierz Nowak? Format podróżowania to jest podróżowanie zaangażowane. Dokładna odwrotność tego, co zrobił Sienkiewicz ze swoimi listami polecającymi i z ciepłą wodą w kranie. Kazimierz Nowak nie miał ciepłej, a nawet czasem zimnej. Postać nieprawdopodobna. Ja zawsze mówię, że gdyby nie to, że akurat się urodził w Polsce, to byłby na całym świecie znany i obsypany nagrodami, a ta postać byłaby w książkach do geografii. Facet zrobił rzecz nieprawdopodobną. Na pewno większość z Was się zetknęła z tą książką. Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd. Trasa tego jest niesamowita, zobaczcie. To, co zrobił Nowak, to było wow. Rower, wielbłąd, czółno, tratwa, koń. No, nie podjeżdżał transportem kołowym. Podobało mu się to. Sienkiewiczowi nie.
Nowakowi Afryka leżała na sercu od dawna i dlatego go zassała. Ona go wyciągnęła w tamtych czasach, to są lata 30. 31, 36. Wtedy Nowak przemierza Afrykę z północy na samo południe i wraca na północ. To miała być podróż jego życia. Rzeczywiście przygotowywał się do tego długo, dużo czytał. Miał też problemy z forsą, bo musiał na tą podróż rzeczywiście zapracować. Żeby pojechać do Afryki, to musiał podpisać umowę z krakowskim słowem na korespondencję. Napisze 27 listów z Afryki, ale tylko dwa napisze w Afryce, resztę napisze w swojej willi w Zakopanem. Dlaczego? Dlatego, że ta podróż mu się nie udała. Nie układała się od samego początku. Pojechał najpierw, popłynął do Egiptu. Stamtąd miał złapać szybko statek na Zanzibar, ale się rozchorował. Podróżował po Egipcie niezbyt zadowolony z tego, co widzi, i to później bardzo mocno odbiło się na jego wiekopomnym dziele, czyli na w pustyni i w puszczy. On po prostu Arabów nie lubił. W końcu po miesiącu udało mu się złapać statek na Zanzibar, popłynął na Zanzibar, tam był fetowany przez miejscowego konsula brytyjskiego, spędził 2 tygodnie na Zanzibarze, popłynął do Bagamoyo, czyli do ówczesnej stolicy z Afryki Wschodniej niemieckiej, i stamtąd miał mieć podróż życia, takie safari prawdziwe ze strzelaniem do lwów, hipopotamów, krokodyli. Wrócił stamtąd po niespełna 3 tygodniach chory na malarię. Absolutnie mu się ta podróż nie udała, natomiast 20 lat później wydał książkę, która nam ułożyła język o Afryce. To, co opisuje Kazimierz Nowak, jest elementarzem podróży wyprawowej. To jest odkrywanie nowego lądu. Nowak nie jedzie na gotowe. Jeżeli nawet znajduje się w jakiejś sytuacji komfortowej na moment, to się stara jak najszybciej uciec na swój szlak i swoją koleiną, tą dziko poznawczą, penetruje Afrykę. O czym jest w pustyni i w puszczy? W pustyni i w puszczy jest o złych Arabach, dobrych Murzynach, a przede wszystkim o wspaniałych Polakach i Anglikach. Po co napisał Sienkiewicz tą książkę i co miał na celu? Otóż ta książka to jest wielki manifest przeciwko niewolnictwu. To był wówczas jeden z największych problemów w Afryce. Mówiłem na początku, że ciężko porównać te dwa zupełnie inne obrazy rzeczywistości i inne w sumie czasy. Te 40 lat robi swoje. Sienkiewicz jest w czasach, kiedy Afrykę praktycznie eksplorują naprawdę wielcy podróżnicy z ogromnym zapleczem finansowym. Niejaki pan Stanley z Wielkiej Brytanii. To była persona, to był oczywiście straszna kanalia. I tak jak się obchodził z tubylcami, to jest no, osobna opowieść. Ale żeby wyprawy i eksploracja Afryki mogły się udawać, tam było pompowane kupę pieniędzy z tytułów największych gazet i tak dalej.
ludzie nie mieli na to. Czarna Afryka. To jest oczywiście romantyczny mit. To jest miejsce surowe, ze wspaniałą przyrodą, z okrutnymi chorobami, z wielkimi niebezpieczeństwami. Ale gdyby nie ten mit, to przypuszczam, że Afryka byłaby dla nas zupełnie zimna. A tymczasem to jest prawdziwy, gorący kontynent i Henrykowi Sienkiewiczowi za to ja osobiście jestem bardzo wdzięczny. Problem z niewolnictwem, problem z kolonializmem. Po konferencji w Berlinie, kiedy się podzielono Afrykę na części, Tanzania, czyli Zanzibar, Tanganyika, nazywało się to w czasie, kiedy był Sienkiewicz tam, czyli panowanie Niemców. To były świeże sprawy, to była inna Afryka. 30 lata XX wieku, kiedy Afrykę przemierza Kazimierz Nowak, to jest Afryka już okrzepnięta w tej nowej rzeczywistości. Ale to są dwie epoki, dwie różne epoki, dlatego nie da się ich porównać. Sienkiewicz jest turystą. All inclusive czy nie all inclusive to jest inna sprawa, ale jest turystą. Poza tym jest człowiekiem, który nie jest gotowy na trud Afryki. I tutaj nastąpiła właśnie taka weryfikacja, która trwa do dziś. Afryka jest wymagającym kontynentem. I Kazimierz Nowak jest tym typem człowieka, który w to wchodzi. Albo się w to wchodzi i ponosi się te trudy w zamian za nieprawdopodobne odkrycia i wspaniałe doznania i uczucie wolności, albo się w nie nie wchodzi, a i tak się dostaje na koniec malarii, powiem złośliwej, w gratisie. Nie przekreślałbym Henryka Sienkiewicza jako źródła wiedzy o Afryce. On naprawdę się przygotował, żeby napisać tą książkę, mnóstwo przeczytał, zrobił doskonały research. I ta książka na pewno inspiruje całe pokolenia Polaków do wyjechania do Afryki i sprawdzenia rzeczywiście osobiście. To są dwie różne epoki, to są dwa różne dzieła, dwa różne owoce z innej parafii. Dlatego, że W pustyni w puszczy to powieść, to jest owoc literacki. Natomiast Kazimierz Nowak i jego zbiór reportaży to jest zupełnie inna formuła. Reportaże dają nam naprawdę odczuć, jak było. Kali, który jest takim archetypem, pierwszym prawdopodobnie czarnoskórym Afrykańczykiem w naszej literaturze, tak dobrze opisanym, oczywiście jest schematyczny. Cały czas wdzięczy się do Stasia Tarkowskiego, jest mu wdzięczny za to, że dał mu wolność, on, wspaniały, biały człowiek. Czy to rasizm? W pewnym sensie tak, ale myślimy anachronicznie. Dzisiaj rzeczywiście taki bohater, który mówi niegramatycznie, tylko dlatego, że jest czarnoskóry, musi dziękować za wszystko Stasiowi, czy też wykazuje swoistą moralność. Moralność Kalego to jest coś, co weszło do naszego języka potocznego i w zasadzie chyba rzeczywiście niezbyt fortunnie kojarzy się nam z czarnoskórym Afrykańczykiem, choć przecież moralność Kalego częściej w naszym życiu doświadczamy od całkiem białych naszych współobywateli. Kazimierz Nowak jest tym człowiekiem, który ceni sobie wolność. W tych reportażach wyraźnie wychodzi, że świat zepsuty, świat pieniądza, ten świat, jaki znamy teraz, a znał go również Kazimierz Nowak ze swojej epoki, z lat 30., kiedy jest ogromny kryzys i on nie ma pracy, w Poznaniu pracuje gdzieś w jakimś towarzystwie ubezpieczeniowym, a potem musi szukać czegoś na własną rękę. No i znajduje swoje wyprawy jako źródło zarobkowania, bo wszystkie te reportaże
pisane są po to, żeby się ukazały w pismach drukowanych w Polsce w tym czasie. Często na wyprawach, jak opowiadam o Nowaku w moich grupach, szczególnie kiedy idziemy przez burz i to jest jakaś wersja wyprawy, która jest naprawdę taka dzika i spektakularnie mocna w emocje. Siedzimy wieczorem przy ognisku i padają takie czasami wątpliwości. Ludzie pytają, no dobrze, ale tu jest wolność. Tutaj czujemy się swobodnie, czujemy się tak wolni jak nigdzie. Ale nie ma wolności absolutnej. No oczywiście, że nie ma, ale ta wolność jest w nas. Nawet jak nie ma jej na zewnątrz, to my decydujemy, czy jesteśmy wolnymi ludźmi.